Nastawię ostrość. Mogłabyś nową kamerę zainstalować? Monodram Elizabeth Watson, Cicho Ciemna, który po obchodach stulecia urodzin pani generał Zawadzkiej zaczął żyć swoim życiem. Polega to na tym, że Teresa Stępień-Nowicka, która wymyśliła całą sprawę, zorganizowała, nakręciła tę machinę organizacyjną, ona to gra i jesteśmy zapraszani z tym spektaklem w różne miejsca. Tu, gdzie jesteśmy, w Muzeum Armii Krajowej, no niezwykłym czasie, niezwykłym dniu mamy szansę dzięki Signum Temporis Stowarzyszeniu do Rzeczy, przepraszam, mamy szansę i honor zagrać to przedstawienie w Krakowie. Wieczór poświęcony pamięci kobiet, żołnierzy oraz wszystkich matek, żon, córek, Polek, bez których walka o niepodległą ojczyznę nie byłaby tak skuteczna. To im zawdzięczamy wolność niepodległej ojczyzny. Drodzy Państwo, witam serdecznie w imieniu organizatorów. Na wydarzenie zaprosił jego magnificencja rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Wojciech Nowak. Oraz Stowarzyszenie Signum Temporis, Stowarzyszenie do Rzeczy, którego mam przyjemność być wiceprezesem. W szczególny sposób witam gospodarza tego miejsca, Muzeum Armii Krajowej imienia generała Emila Fildorfa Hilla, pana dyrektora Tadeusza Żabę. Dramat opowiada troszeczkę szerzej o losie człowieka, o implikacjach, o jakby częścią dramatu współcześnie żyjącego człowieka może być to, że z różnych powodów jest odcięty od historii swojej rodziny, swojego kraju, miejsca, w którym się urodził. Usiłuje czerpać inspirację z rzeczy niekoniecznie mu służących, niekoniecznie tworzących ład na tej ziemi i ład w jego sercu. Kobiety polskie stanęły w pierwszym szeregu pogotowia patriotycznego bez względu na różnice polityczne. Wpatrzone w jeden cel – budowanie potęgi materialnej i moralnej Polski. Mam wrażenie, że jakby posłużenie się historią generał Zawadzkiej do przejścia etapów właśnie otwierania się takiej osoby na historię, na coś nawet z pewną wyższością i pogardą patrzy, myślę, że było właściwym zabiegiem, właściwym krokiem i mam wrażenie, że potrzebny. Udało się uratować wiele ludzi od paniki i pomimo straszliwej presji okupantów zorganizować konspiracyjny ruch oporu. Emisariuszka Elżbieta Zawadzka ponad 100 razy przekraczała nielegalnie granice Polski. Osobiście przecierała szlaki kurierskie. Jeden z bardziej forsownych szlaków biegł przez Pireneje. Musiała mieć kondycję. Jak stal prażna, jak żywioł.
Oh.